Cześć kochani, z tej strony Maciek, a to jest kanał Nowa Era Lego. Witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj wracamy do serii, która ostatnio nie gościła, aczkolwiek ona się nie skończyła, ponieważ nie pokazałem wam jeszcze wszystkich zestawów, które miałem za dzieciaka, także na dziś mam przygotowany dla was zestaw o numerze 6344 z 93 roku. Zestaw, w którym bawiłem się okropnie dużo za dzieciaka i był to jeden z moich ulubionych zestawów. Lego System, Lego Town, Patrol Policji. Tak on się prezentuje. Oczywiście brak pudełka, mam tylko instrukcję. Zestaw znajduje się już tutaj, oczywiście jest złożony, także zapraszam was na recenzję i zobaczymy, jak to wyglądało w 93 roku. Policjanci, złodzieje, czekajcie po intro. Do zobaczenia. Przed wami zestaw, w którym bawiłem się za dzieciaka bardzo dużo i te klocki naprawdę przeszły ze mną wiele, także duży sentyment zdecydowanie co do tego zestawu i on jest, uważam, cały czas bardzo, ale to bardzo fajny. No dobra, nie mam do niego pudełka, jest tylko instrukcja, więc może sobie tak szybko zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj dwa pojazdy, mamy motorówkę oraz samolot zwiadowczy. Motorówka pościgowa i tak, nie jest ta instrukcja zbyt duża, chociaż ten frontowy obrazek prezentuje się w takiej pozycji, to jednak, żeby składać nasz zestaw, musimy sobie go otworzyć w ten sposób. I cóż, nie ma zbyt wielu kroków, ta instrukcja jest naprawdę cieniutka, jak widzicie, już też swoje przeszła i nie jest pierwszych lotów i nowości, ale cały czas działa i jak najbardziej jest kompletna. Odłożymy sobie ją na bok i przed wami już wspomniany zestaw Patrol Policji. Zaczniemy może od motorówki i od figa, który się znajduje w środku, czyli mamy naszego policjanta, który tutaj się znajduje. Jak widzicie, moje figurki, niektóre naprawdę zostały nadgryzione przez ząb czasu dość mocno, ale są kompletne. Wszystkie elementy chyba tutaj są jak najbardziej oryginalne z tego zestawu. Dobra, mamy tutaj taką czapeczkę, którą nosi nasz jegomość. Do tego wyposażony jest w taką oto turbo krótkofalówkę. Ten element z nadrukiem jest bardzo dobrze znany z wielu zestawów z tamtych czasów. Sama krótkofalówka również. Zdejmiemy sobie ją. Nasz policjant wyposażony jest w kapok. Też taki oldschoolowy. Teraz chyba są troszeczkę inne z tego, co pamiętam. Ma taki wąsik. Klasyczna żółta główka. Ta mimika twarzy jest taka dość okrojona, jak na te czasy. Oczywiście brak alternatywnego wyrazu twarzy. I jego uniform wygląda w ten sposób. Zamontujemy sobie główkę z powrotem. Prezentuje się tak. Ma tutaj odznakę. Oczywiście nadruk jest tylko na torsiku, nie ma nic na nóżkach, z tyłu puściutko, ale tych policjantów różnych miałem całkiem sporo. Oni oczywiście pojawią się na kanale w przyszłości, także czekajcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Lego Town, czyli Lego System, obecne Lego City, tak to się prezentowało. Tutaj chyba jakiś wyższy rangą jest ten policjant. No dobra, zmontujemy go sobie tak połowicznie, założymy tylko czapeczkę, tylko falówka i kapok idą na razie na bok. O, i pan policjant również. Co do samego modelu motorówki, uważam, że do tej pory wygląda dobrze, pomimo tych wszystkich lat, które upłynęły i jak zobaczycie, te klocki są naprawdę dojechane w takim stanie. Nie dość, że brudne, chociaż się troszeczkę przemyłem, gdy odkopałem je na strychu u rodziców. Muszę to zrobić chyba jeszcze raz, aczkolwiek nie wiem, czy da radę. One są, ten biały kolor już nie jest taki biały i możecie zobaczyć, że również ząb czasu nadgryzł je dość mocno. Z tej strony widać to jeszcze bardziej. No ale jeżeli chodzi o sam model, naprawdę bardzo fajny. Mamy tutaj taką szybkę, która za tamtych czasów bardzo mi się podobała i ona została wykorzystywana w wielu mocach pojazdów, które sobie tam robiłem, ale sam model również bardzo mi się podobał. Jeżeli chodzi o wnętrze tej motorówki, jest ono dość
proste. Mamy tutaj układ kierowniczy do sterowania naszą motorówką, ale co najbardziej zawsze lubiłem w tym secie, to było to, co było tutaj, choć bardzo prosto wykonane, ale ta imitacja tego silnika i możliwość dostania się do niego robiła tutaj robotę. Mamy taki szyber dach, który możemy sobie odpiąć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku bez odkrywania tej głównej klapki. Tutaj mamy oczywiście kontynuację tego wszystkiego. Dwa wydechy i to takie konkretne, czerwone. Mamy antenki, mamy oczywiście naklejkę z napisem Police. Oczywiście ten element, na którym naklejona jest naklejka, również widać, że swoje już przeżył. Do tego mamy oczywiście koguty. Tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo duży sentyment mam co do tego zestawu. Naprawdę przetrwał ze mną wiele i on po prostu zostanie w mojej kolekcji bez względu chyba na wszystko. Cóż, tak prezentuje się motorówka. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach został on zakupiony dla mnie. No ale przejdziemy sobie teraz do drugiego pojazdu, który się tutaj znajduje w tym secie. Bardzo mi się podobał ten set, ja zresztą cały czas mi się podoba, ale w tamtych czasach, kiedy byłem dzieckiem, po prostu taka różnorodność, że tutaj mieliśmy motorówkę, tutaj mieliśmy samolot. No i ten samolot ma kilka fajnych opcji, właściwie jedną, zaraz wam ją pokażę. Ale przejdziemy sobie do figurki pilota. Oczywiście mamy tutaj dwa figi. I zaraz go sobie wymontujemy, zanim przejdziemy dalej. I tak prezentuje się nasz policjant. Oczywiście też jest jakby ugryziony przez czas. Możecie sobie zobaczyć, ale naprawdę bardzo fajny ma ten kask z tym nadrukiem. To jest oczywiście nadruk polis, ale widzicie, że tutaj zęby dosłownie dopadły tego policjanta i tak się prezentuje bez kasku. Ma tutaj okulary, pilotki typowe, delikatny uśmiech. Oczywiście nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. I ten kask. Jeżeli chodzi o torsik, to taki strój pilota zdecydowanie. Mam takich figurek kilka, do tego widać czarne rękawiczki, także wszystko się tutaj zgadza. Z tyłu nadruków brak i tego policjanta również bardzo lubiłem. Dobra, odłożymy sobie jego figa tutaj i zajmiemy się samym samolotem. Znowu mamy naklejki, te polis tutaj. One się zmieniały troszeczkę, ponieważ pamiętam, ponieważ mam jeszcze zestawy, które nie posiadały tego czerwonego paska tutaj pod tym napisem. Był po prostu sam napis Police. Później ten napis chyba się jeszcze zmieniał. No i teraz również w tych obecnych zestawach z LEGO City jest inny. Jeżeli chodzi o sam samolot, odrzutowiec. Bardzo lubiłem te elementy, zresztą do tej pory one fajnie wyglądają, te silniki odrzutowe, widzicie, to jest naprawdę wszystko tutaj elegancko wygląda. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy one były wykorzystywane również w tych dużych samolotach pasażerskich, jak takie elementy, ale wiem, że w kilku innych zestawach również się pojawiały, również chyba w innej kolorystyce. Tutaj mamy akurat czarne, mamy oczywiście światełka do lotu, lądowania, tutaj na skrzydłach również. Co więcej, mamy oczywiście nasz kokpit pilota i co znajduje się w środku. Co jest fajne, mamy tutaj taki element, który nam imituje zagłówek, czyli możemy sobie oprzeć naszego figa i jego kask tutaj jakby to zagłębienie w tym klocku tutaj się ładnie mieści. Do tego mamy fajny nadrukowany skośny klocek z całą aparaturą. Bardzo fajny również, że ten klocek był przeze mnie wykorzystywany w różnych jakichś tam mocach. Pamiętam doskonale, bardzo lubiłem te klocki. Mam ich całkiem, może nie sporo, ale jest ich kilka z tych starych czasów i sobie też wykorzystywałem do budowy jakichś właśnie turbo bass albo tego typu rzeczy. Prosty środek, oczywiście tutaj nie ma jakiegoś super wyposażenia. Widzicie, te klocki tutaj naprawdę są w takim dość mocno zaawansowanym wiekowo stanie i to widać doskonale.
elementem, który uwielbiałem, zresztą do tej pory bardzo fajny jest, jest to samolot zwiadowczy, chociaż na odrzutowiec to tak ciężko w tamtych czasach chyba, no ale nie będziemy w to wnikać. Elementem, który uwielbiałem w tamtym okresie za dzieciaka, była ta kamera, która się tutaj wysuwała nam, i ten samolot po prostu mógł robić rundki dookoła miasta i nagrywać, monitorować wszystko, co dzieje się z pozycji powietrznej. Ta kamera naprawdę robiła tę robotę. Mamy taśmy z jednej i z drugiej strony. Oczywiście to są dwa klocki nadrukowane. One do tej pory zresztą występują w zestawach Lego. Chociażby miałem takiego klocka w zestawie z Wonder Woman, który również jest na kanale. No cóż, te elementy, te zestawy Lego City, ja do tej pory uważam, że w wielu przypadkach są jak najbardziej lepsze od tych ówczesnych, może nie pod względem konstrukcyjnym, ale zdecydowanie pod względem raz, że sentymentalnym, to zdecydowanie, a dwa, ten charakter, który mają, który miały kiedyś, jest zupełnie inny i taki jakby fajniejszy, dlatego bardzo je lubię. Co do tego zestawu, tak jak wspominałem, bardzo dużo godzin spędzonych na zabawie, przebudowywaniu, wykorzystywaniu elementów, które tutaj się znajdowały. I cóż, no do tej pory jest to jeden z moich ulubionych zestawów, jakie posiadałem, będąc dzieckiem. Dobra, co wy myślicie o tym zestawie? Czy któryś albo któraś z was mieli ten zestaw jako dziecko? Czy może macie ten zestaw teraz jako dorosłe bądź starsze osoby? Co myślicie o tym secie? Dla mnie to jest absolutna bomba. Tak jak wspominałem, uwielbiam ten zestaw. Dycha zdecydowanie w takiej 10-stopniowej skali oceniania 10 na 10, ale to przede wszystkim chyba ze względów sentymentalnych. Wiadomo, że setów lepszych było dużo, no ale ten znaczy dla mnie po prostu wiele. Dobra, my widzimy się wkrótce. Ode mnie dla was to wszystko na dziś. Tak jak wspominałem wcześniej, zostawcie lajka, komentarz, dajcie znać, co myślicie o tym secie. My się widzimy wkrótce, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!